Ubranie jest zwane naszą drugą skórą, to taką kolejną skórą są pomieszczenia, w którym przebywamy. Warto mieć świadomość, że w ogóle w budynkach w naszym klimacie spędzamy 80% czasu. Jeżeli budynki na nas wpływają negatywnie, nazywa się to syndrom chorych budynków, czyli kumulacja negatywnych skutków. Jak kumulacja wielu produktów w jednym wnętrzu wpływa na nasze zdrowie? Że na przykład jeżeli mamy normę na jakąś tapetę i ta tapeta ma mieć tyle a tyle środków jakichś lotnych, czy formaldehydu, czy jakichś tam innych substancji chemicznych, to jeżeli ta jedna tapeta ma tyle tych środków, to jest w porządku. Natomiast mamy jeszcze w tym pomieszczeniu kasetony, ściany, farby, krzesła, stoły, wykładziny. I okazuje się, że sumarycznie jest tych formaldehydów o wiele, wiele więcej, niż można by się było spodziewać. I że te wnętrza niejednokrotnie działają na nas hipernegatywnie. My się źle czujemy, bo jest po prostu tam toksycznie. W latach 80. WHO ogłosiło, że około 30% budynków nowo wybudowanych i remontowanych posiada syndrom chorego budynku. Na syndrom składa się wszystko, co wpływa na zanieczyszczenie powietrza w budynku. Bakterie roztocza, emisje pochodzące z różnych materiałów, elektrosmog, hałas, coś tak oczywistego również jak dym tytoniowy, nadmierna wilgoć, która może być powodowana przez różne czynniki, między innymi złą termoizolację, różnice temperatur, nieodpowiednią wentylację. Skoro już budujemy zdrowy dom, ważne jest, żeby go zdrowo i naturalnie wykończyć. Możemy mieć z naturalnych włókien pochodzących z roślin tkaniny, dywany, z włókien kukurydzy, czy z banana, czy tkaniny lniane z pokrzywy. Możemy zamiast tynków gipsowych, które sprzyjają rozwojowi grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów, zastosować tynki bardzo zdrowe, gliniane lub wapienne. Możemy zastosować również drewno, kamień. Coraz więcej ludzi szuka takich rozwiązań świadomych, którzy chcą mieszkać w zdrowych po prostu wnętrzach, w zdrowych przestrzeniach, które są dla nich dobre, dobre dla ich dzieci, które nie powodują alergii. Bo ta cała chemia, którą mamy też w budynkach, bardzo pogarsza właśnie szczególnie samopoczucie alergików, takich osób wrażliwych na różne związki. I tak naprawdę wyposażenie wnętrz i zwrócenie swojej uważności, świadomości na to, czym wykańczamy te wnętrza, powinno się stać częścią naszego zdrowego stylu życia.